Czy można przedobrzyć z rozwojem? Dlatego myśmy sobie rozwój przełożyli na miłość, czyli czy chodzi o miłość, czy to daje miłość, czy to jest tylko rozwój dla rozwoju. Nie muszę znać 5 języków, nawet 2 nie muszę znać. Mam prawo do swojej słabości, na zgoda na siebie. Ja mam siłę na 1, albo nawet nie, na ten nie mam siły, prawda? Czyli pewna relacja też ze sobą, pewna zgoda, że ja mam też swoje możliwości, swoje ograniczenia, swoje potrzeby. Może ja bardziej potrzebuję pójść na fitness niż pójść na angielski. Czego ja potrzebuję? Co będzie dla mnie dobre? Mam prawo też się, że tak powiem, nie rozwijać w pewnym sensie, tak w cudzysłowie. Życie nie może polegać na ciągłym wychodzeniu z swojego komfortu. I teraz, co jest motywacją takiego rozwoju? Czy rzeczywiście miłość, to o czym Monika mówi, więź i relacja i ostatecznie poczucie szczęścia i spełnienia w życiu, czy też jakieś ciągłe, perfekcyjne poszukiwanie i nieakceptacja tak naprawdę jakiegoś swojego braku, czy niedoskonałości. Prawdopodobnie umrę ze swoimi niedoskonałościami i tak mi dopomóż Bóg. Celem nie jest perfekcja, lecz pokora, czyli zgoda na siebie i znaleźć tą równowagę, to jest bardzo ważne. Na pewno są takie osoby, że są przeterapeutyzowane i w sumie gdzieś za tym rozwojem stoi egocentryzm, a nie miłość. To jest duża różnica. Nawet niekoniecznie egocentryzm, ale właśnie... To jest ciągłe niezadowolenie z siebie, nie? Możesz więcej, możesz więcej. Moim zdaniem to jest forma egocentryzmu. W ogóle ciekawe to jest, bo przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, tylko właśnie egocentryzm.